Witajcie, myśli z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardware na modkacji Pride and Vol, jako Bractwo Węgla. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że udało nam się odblokować dalszą część drzewka i zacząłem ją robić. I tak naprawdę polegało na tym, że chciałem rozpocząć, jak już tutaj, już prawie zaczniemy, po czym nas zaatakowali. Na szczęście ci jeszcze nic nie robią, ale może nam się udać zjednoczyć 6 województw przed tym, jak 2034 będzie. Ponieważ tam jest postawiona taka granica. A tak w międzyczasie to my po prostu zaczniemy. Tutaj we Wrocławiu jest. Kto tam rządzi? Tym bo nie patrzyłem. Nie wiem, tada. Więc wysyłamy nasze dywizje. Zgaduję, że oni są też tak samo zaskoczeni tym, jak my jesteśmy zaskoczeni. Ale na szczęście nasza armia była bardzo blisko, więc... trochę szybko to poszło. Tak. Przez chwilę myślałem, dlaczego musiałem produkować 9000 czołgów, bo mi się taka informacja wyświetliła. Chodziło o to, że ja tam ustawiłem te dywizje okupacyjne, które miały czołgi. Tak. Dobra, więc tutaj co mamy? Dobra. Dobra, to sobie tylko tutaj odpalam i sobie powoli będziemy robić to drzewko. Realnie rzecz biorąc, no mamy dosyć dużo fokusu do ukończenia, ale tutaj mamy też trochę badań, trochę takich rzeczy, więc w międzyczasie coś się oczywiście będziemy robić zawsze. Tutaj lepsze moździerze sobie postawimy. Tak naprawdę, czy nam potrzebne jest to? Czy jakieś dywizje wykorzystują ten sprzęt? No jakieś dywizje niby wykorzystują ten sprzęt, więc musimy go produkować, ale realnie rzecz biorąc to ja zbytnio tym się nie zajmuję. Okej, okay. Tutaj możemy już ostatni zrobić, więc to jest climatization albo training, special cup contribution. Myślę, że to będzie lepsze. No i wszystko mamy zrobione. Chodzi o to, żebyśmy mieli tę możliwość jak najbardziej edytowania naszych specjalnych dywizji. No możemy produkować, możemy więcej, to znaczy, że możemy też je pozmieniać. W głównej mierze chodziło o to, bo one są najsłabsze ze wszystkich dywizji, które posiadamy. Signals. I chyba na razie to tyle. Dobra, i będziemy powoli tutaj zmieniać te wszystkie rzeczy. Usunąłem też tam produkcję, dlatego że nam trochę manpowera zeszła. Będziemy potrzebować oczywiście w przyszłości go. No i znowu mamy tutaj produkcję. Tutaj niech przychodzi nam na jakieś rzeczy. Musimy sobie najpierw to wypełnić, a dopiero później. Tutaj mamy przeciw pancerny broń. No i myślę, że oni w ogóle nie byli przygotowani na to. Tak. Okej, okay, kto nas zaatakował? Kto? Z drugiej strony. O, mój ścilus. O. Tylko nie on. Dobra. Tam i tak mamy wystarczającą liczbę dywizji, więc wysilamy w takim razie tutaj tyle dywizji powinno wystarczyć. Znaczy się na obronę, bo raczej się nie wystarczy, żeby w ogóle było. Powoli tam się wybierają. Powoli sobie tym zajmijmy. A tutaj mamy oczywiście braki, dlatego że jak mówiłem... cieśniny. Dobra, tutaj sobie powysuwamy. No. Gdybym był AI, to zapewne bym wiedział, kiedy to wszystko robić, ale nie jestem. Możemy sobie też to wyłączyć. No, wydaje mi się, że się nam uda nawet tutaj coś pozdobywać, tak ogólnie. Bez potrzeby tamtych decyzji, ponieważ sami będą nas atakować. Jak to wygląda tutaj na górze?
Dopiero dojeżdżają dywizje. Dobra, tutaj Warzecha się mu udaje tutaj przebić, a tutaj we Wrocławiu to tak jako tako idzie. No mają, nawet nasi przeciwnicy mają czołgi, tylko po co im czołgi, jeżeli i tak się to nie kończy aż tak dobrze dla nich. My w sumie mamy dosyć sporo czołgów, ale jakoś z nich nie korzystamy. Dobra, powoli tutaj się przebijamy, tutaj oczywiście odbijają swoje terytoria i będziemy musieli to wykorzystać jakoś... jakoś coś z tym zrobić, bo oni zdobywają z powrotem swoje punkty zwycięstwa. Dobra, nowy sącz. Możemy zawsze tych wezwać, tylko że oni nic nie mają. A tutaj powoli przebijemy się. Jak to wygląda tutaj? Tutaj dosłownie możemy zrobić tak i wygrywamy. No, trochę dywizji mamy. Co tutaj mamy jeszcze? Tutaj możemy sobie powiększyć te dywizje. Tutaj znowu mamy problem z tymi dywizjami, ale chyba już musimy mikro porobić. Ponieważ bez mikro to my się chyba tego nigdy nie pozbędziemy. Tak, już się udaje nam tutaj przebić. Zabierzemy tą armię na górę, ponieważ dosłownie ona już nic nie musi tam robić. Ale poczekamy, jak tam się jej zmieni rozkaz. A nie, mają tutaj jakiś mały rozkazek. W takim razie wysyłam ich tu. Jak to wygląda z tym? Mamy wolne fabryki, bardzo dużo wolnych fabryk. I mamy dosyć dużo wymagania, jeżeli chodzi o produkcję. Tak. Tutaj debata klimatyczna. Nic nie... O, dobra. Co tutaj mamy? Możemy tutaj dalej robić. Chyba już nie ma żadnych rzek, więc jest fajne. Tak naprawdę będziemy będziemy takim wielkim pasem przez całą Polskę, przez to, co oni zrobili nam. Tutaj wygląda. Tutaj dopiero docierają, więc zanim tu dotrą, to trochę minie czasu. A tutaj... Tak, jak zwykle. Jakieś prowincje. W ogóle niektóre są takie dziwnie namalowane prowincje, jakby... Może oni to robili na podstawie tych, wiecie, jakichś map administracyjnych. Bo po prostu są... Niektóre prowincje są naprawdę dziwne. Niektóre to takie filery wyglądają, a niektóre to nie. Więc wydaje mi się, że to po prostu coś a la mapy jakieś administracyjne. Nawet ciekawe, jakby tak zrobili, tylko... Wiecie, trochę... Trochę przewidywalne to jest. Ale zazwyczaj robi się coś takiego, że jak się generuje nową mapę, to się tam najpierw dostaje ten miliard prowincji, a później się samemu i tak trzeba ustawiać się. Okej, coś fronty się podzieliły. Nie cierpisz tego. Cierpisz, kiedy fronty się dzielą. O, masz Rosję. No tutaj jest... Na ile się tutaj podzieliło rzeczy? Dobra, to chyba było już ostatni. Dobra, więc tak. Połowa leci tu. 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 I chyba to wszystko. Jeszcze tylko sobie wybiorę te dywizje. Mamy jakieś dywizje? Mam 49. Tylko jeden część rozkazu nie jest podpięta. Okej, przynajmniej doświadczenie wojskowe dostajemy. To się podają. Dobra, negocjacje. Mamy dosyć dużo tego, więc możemy zawsze oddać. Coś tutaj mamy? Nie wiem, czy mi się uda to po to... Nie wiem, czy to jest 6. Te jakieś eventy naprawdę nie chcę czytać. To jest na poziomie czytania
dosłownie jakiś artykuł, więc nie sądzę, żeby to było jakieś mega, mega ważne do naszego bycia. Że tam tak naprawdę jest zapewne jakieś lorowe, plus jeszcze jakieś gadanie prawie o niczym, więc... tak. Long live Minor State. Tutaj powoli przebijamy się. Realnie nie wiem, czy się nam opłaca tutaj, bo to jest core... tutaj część z tych korów jakby się wydaje, że część jest, a część nie ma. Może to jest po prostu coś takiego, że jest usuwane, chociaż... może to chodzi bardziej o to, kto posiada ten teren? Okej, okay, dosłownie możemy zrobić coś takiego i zobaczcie, jak nam manpower wzrasta. No. 162 tysiące. I wystarczyło tylko to zrobić. Okej. Okay. No. Pięknie. Wiecie, co byłoby fajne, jakby tam jeszcze był jakiś taki tekst ikon z rysunkiem właśnie, z rysunkiem, z godłem danego regionu. To byłoby fajne. Coś tutaj możemy zrobić? Nie, nie możemy dalej pójść. I też możemy... o, tutaj pójść, zapomniałem. Możemy z dywizję postawić. New Induction. O, to jest nawet dobre. O, dostajemy tych wszystkich... O, Karnowskich dostajemy. Chcę i zobaczyć, jak ich porobiono. Tych generałów. Zobaczcie los. Dlaczego oni tak staro wyglądają? Przecież nawet nie są tak starzy teraz. Tutaj tych dwóch Karnowskich jest. Media Personality. No wszyscy teraz są Media Personality, a dziwo ci na samym początku nie byli. Dobra, co tutaj mamy? Czy coś tutaj jest ciekawego, żebyśmy usunęli? Chodzi o to, żeby usunąć sobie potrzebne rzeczy. Tutaj chyba już nic nie ma. Aircraft. O, to jest. Nawet może się przydać. Mamy tutaj jakiś innych. Nie mogłem zaznaczyć. O. Przez chwilę się zaznaczył. What? Dlaczego nie mogę zaznaczyć? O. Nie, nie, tak naprawdę nie ma nikogo nowego. Coś się tam zbugowało, ewidentnie. Dobra, mamy te fabryki. Większość... mogę wysłać... też tutaj mamy na samochody, chyba muszę powysyłać. Ciekawe, dlaczego tak się nam dużo porobiło z tymi samochodami. Upgrades, no upgrades trochę poczekamy. Every man a tank of progress. W sumie myślałem, że taki prawdziwy czołg, a to trochę było takie wyrażenie. Okej, okay, może... zapomniałem, że szyfry możemy porobić. Mamy przeciwko jednym, ale tutaj nie widzę... a, bo są w Gdańsku. Dobra, może przeciwko kimś, komuś, kto będzie istniał dłużej. Tutaj możemy chyba już porobić część z tych rzeczy. O, i się nam tak wyzerowało prawie z tym... zapomniałem zmienić sobie, jestem na najprostszym trudności. Dobra, to też nie jest jakaś wielka zmiana. To jest dla mnie mega easy kampania, więc gaduję, że bez tego to byłaby trochę trudniejsza, ale też mega easy. No chyba to jest lepsze. Póki nie dostajemy dywizji Bractwa Węgla, no to dosłownie nie ma żadnej różnicy. Ale tutaj powoli przejmujemy te terytoria. A nawet opór czasami stawiają. No te jeziora są trochę denerwujące, ale po pewnym czasie możemy przez nie przejść. I czekaj, czy to jest wszystko? A nie, tutaj mamy kolejne. Ciekawe, mamy kolejną rzecz. To jest... tak, różowy. To jest trochę tak mi się kojarzy z... jest dużo takich modów, ale to najbardziej to drzewko kojarzy mi się z
tym takim modem, co dodawał awatar. Tak. O, tutaj sobie zmieńmy, bo to jest ważne dla naszych dywizji. Tutaj też trochę pójdzie. 189 to naprawdę jakąś stolicę zdobyliśmy. Zaraz, zdobyliśmy ich i czy możemy... Nie. Ale możemy do Rosji sprzedawać. Nice. Okej, w takim razie stanęliśmy na takim poziomie. Nie powiem, dosyć jesteśmy... Dosyć mamy sporo tego. Możemy już atakować? Możemy, dobra, musimy zostawić sobie political power w takim razie. No ale powoli robimy to nasze drzewko. Ale... trzeba będzie uważać, jeżeli my możemy atakować, to reszta chyba też będzie mogła. Okej, co to nam daje? Coś, ale to jest naprawdę długie. Okej, you have made a perfect power armor. Moderate success, full success. O kurde. Jakbyśmy to zrobili. Czyli, że nie udało nam się... Ja szczerze zrobiłem to dlatego, że miało tu 20, tutaj jednak miało... miało różnicę. Chyba, że musimy poczekać? Nie, chyba... Może trzeba poczekać, nie wiem. Zobaczymy. Fast is good. Teraz zobaczymy, na czym to polega. Na razie tego nie robię. Dobra, kogo tutaj by zaatakować? Powiem tak, szczerze, nadal tych bym chciał zaatakować. Oni się nie zjednoczyli, ale mają tutaj dużo rzeczy. Takich... do podatakowania. Dobra, w takim razie wystawimy tutaj dywizję. Dobra, nie chciałem tak tego ustawić, ale już się ustawiło. Dobra, już mamy w sumie nawet wystarczająco political power. Mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o dzienny. Tutaj zacznijmy robić i tutaj też będzie. I w takim razie jaką flagę mają ten? Attack Hedonistic Republic of Vinegrud. Okej. Okay. Część dywizji już jest na miejscu, część dopiero przyjeżdża. Nie wiem, czy naprawdę musieliśmy zrobić o to? Nie wiem, na czym polega to. Czy to trzeba zrobić jakąś rzecz? Dobra, na razie niech tutaj atakują. Musimy przedrzeć się przez jakiś most najlepiej. A część tej dywizji w ogóle się nie rusza. Okej. Harder is better. Myślę, że obecnie speed... Speed chyba nie jest taki ważny. I tak, wiecie, tutaj nie ma jakiejś mega różnicy. O, Paladin Summers and Factory. Z jednej strony chciałbym mieć te czołgi, z drugiej strony w sumie ich zbytnio nie korzystam. Ale jest artyleria. Dobra, fast is good. Korzystajmy tutaj. I tak czołgów zbytnio nie korzystam, więc nie ma znaczenia. Tutaj powoli też robimy w tym. Co to za decyzja jest? A, o agenta. Zaraz się przybijają. Lepszy sprzęt. Nie wiem, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby mieć power armor. Ale bardzo chętnie bym chciał mieć ten power armor.
Jak na razie pokazuje, że nic nie robi z tym. A tutaj... O, tutaj mamy inny paranormal. Zaraz zobaczymy. Jak to będzie. Jak na razie zakończmy wszystko dookoła i może wtedy coś się nam pojawi. Ja nie wiem, czy tam coś było po drugiej stronie. Tutaj nie było zbytnio. Dobra, i co tutaj mamy? Czołgi albo to? Tak naprawdę to nie jest nic ważnego. Antitank. To jest mi ulepszenia do tego, więc może nawet się opłaca tam wziąć. Dobra. Tutaj nie mamy za bardzo połączeń kolejowych. Ale wy możecie pójść i zacząć przejmować te terytoria. Ja widzę, że część z nich się przebija, ale tak ledwo co. Dobra. W sumie przez to, że mamy po prostu dużo dywizji, to jest taki problem. Ale powinniśmy się szybko z tym uporać w miarę. Weźmy sobie to. Patrzmy, co musimy tutaj zrobić, bo tak powoli to nam... Tak naprawdę nie wiem dokładnie, co wybierać, po prostu wybieram. A tutaj sobie po prostu robiąc po kolei. Mamy już w sumie 35, to znaczy, że już tak nie powinno być problemu z przejmowaniem. Ale nasze dywizje nie mają... Część nie ma organizacji, dlatego że... Nie jest, jest na niebiesko, o maści los. Trudno zobaczyć, jak jest na niebiesko. Naprawdę nie musicie zmieniać tak bardzo moda, żeby nawet kolorystyka była zmieniana. Dobra, uda nam się pokonać, bo zauważyłem. W takim razie... Czy możemy już zjednoczyć? Jeszcze nie. AGHM chcemy zaatakować, to na pewno. Pytanie jest takie, czy możemy okrążyć AGHM? Nie. Musimy po kolei tutaj powystawiać. To będzie trochę denerwująca wojna. Ale może to być nawet szybka wojna, którą w tym odcinku zrobię. Włączyliśmy już KGHM? Tak. No, w takim razie odpalamy wszystko. Się ustawiają i możemy coś ulepszyć. Ten sprzęt możemy ulepszyć. Okej, okay. Jak to wygląda? Tutaj mamy już wystarczająco, więc możemy sobie zmienić. My tutaj zaatakowaliśmy ich, sobie trochę podbudujemy to. Też nie musimy aż tak dużo tego mieć. I chyba wszystko później do broni damy, żeby się ulepszyła. Jak tutaj wygląda? Tutaj musimy teraz to zrobić. Dobra, powoli się zajmujemy tym. Wydaje mi się, że tak naprawdę jak to przejmę, to powinniśmy mieć 6 województw, więc... Więc dziwne to jest, że jeszcze nie mamy. Ale na szczęście wysłaliśmy dosyć dużo dywizji. Dobra. Teraz jak pokonamy Jelenią Górę, to chyba powinno być wszystko. Jelenia Góra. Ona się raz, dobra. Uristen stał. Super. Okej. Okay. Możemy w ogóle zaatakować Rosję. Widzę, jak to jest dobry mod. Dobra, w takim razie tutaj mamy budowę. Mamy jakieś limity na to? Mamy. Dobra, ale sobie później pobudujemy. Ja sobie pomiędzy odcinkiem coś porobię tutaj, ponieważ trzeba dużo się zająć. Okej, okay, zajmujemy się tym, co tutaj masz. Masz Urban Assault Specialist. Wow. To jest akurat dobre. Okej, okay, więc powoli... A nie, naprawdę mają mało dywizji.
Okej, czy możemy zjednoczyć? Jest, możemy. Tak, zjednoczyliśmy południową Polskę, to... Na pewno. Dobra, ale to tyle z tego odcinka. Naprawdę dużo się zdarzyło pod koniec. Teraz w sumie to, co będę ja robić, to po prostu jakieś takie badania. Właśnie tutaj na przykład dawno nic nie robiliśmy, by się przydało porobić. I w następnym odcinku zacznę, kiedy już będę mieć jakiś pomysł na coś. Co oznacza, że zapewne kilka minut po prostu wszystkiego oganiania i później odpalę nagrywanie. Ponieważ, jak sami widzicie, jest kilka... A, Brudziński, okej. Nie pamiętam go nawet. Jest tutaj kilka już państw, które zostało, które jest w trakcie wojny, niektóre nie, ale trzeba się zająć nimi. Więc był z wami Trachol. No to, cześć!